Rolnik na obrzeżach Puna jest niepokojony przez zająca. Ściga zwierzę z bronią i celuje do niego. Rozlega się głośny wystrzał, a ekran gaśnie. Gdzieś w Puna mieszka utalentowany niewidomy pianista o imieniu Akash. Mieszka sam, gotuje i sprząta po sobie, pomimo swojej niepełnosprawności. Akashowi często przeszkadza pewien dzieciak, który uważa, że nie jest on niewidomy. Dzieciak robi wszystko, aby udowodnić swoją teorię, ale jak dotąd nie odniósł sukcesu. Pewnego ranka, po tym jak dzieciak jak zawsze mu dokuczał, Akash udaje się do sklepu muzycznego. Dowiadujemy się, że za miesiąc planuje przenieść się do Londynu, by pracować w słynnym pubie. Właściciel sklepu uważa go za wspaniałego człowieka, który nie pozwolił, by jego słaby wzrok powstrzymał go w życiu. Następnie poznajemy byłego aktora Bollywood, Pramoda Synę. Mieszka on ze swoją młodą żoną Symi w eleganckiej części Puna. Pomimo tego, że często są krytykowani za różnicę wieku, są szczęśliwym małżeństwem. Oprócz Symi, jedyną najbliższą rodziną Pramoda jest jego córka z pierwszego małżeństwa, Dani. Nie mieszka ona z parą, ale odwiedza ich od czasu do czasu. Pewnego popołudnia Akash zostaje potrącony przez skuter, gdy próbuje przejść przez ulicę. Kierowcą jest dziewczyna o imieniu Sophie, która czuje się okropnie nawet po tym, jak pomaga mu wstać. W ramach przeprosin zaprasza go na lunch. Rozmawiają przez chwilę, a gdy dowiaduje się, że Akash jest pianistą, Sophie zaprasza go na występ do restauracji swojego ojca. Później tego samego dnia Akash wraca do domu i zdejmuje okulary wraz z zaparowanymi szkłami. Wtedy okazuje się, że kłamał, że jest niewidomy. Racjonalizuje to jako metodę na pobudzenie swoich kreatywnych zmysłów. Bycie niewidomym daje mu wizję muzyki, której inaczej nie widzi. Dlatego przez ostatnie kilka lat żył w kłamstwie i robił z tego karierę. Następnego dnia po raz pierwszy idzie do restauracji Sophie i gra na pianinie. Wszyscy są pod wrażeniem, głównie dlatego, że myślą, że jest niewidomy. Przypadkowo Pramod jest również w restauracji, równie pod wrażeniem Akasha. Trzecia rocznica ślubu jego i Symi przypada za kilka dni i chciałby zaskoczyć ją muzyką na żywo. Akash obiecuje, że przyjdzie do jego mieszkania i zagra dla nich. Ponieważ aktor chce, aby ten dzień był niespodzianką, okłamuje Symi, że będzie poza miastem. Symi jest zirytowana, ale rozumie, że jej mąż jest zajętym człowiekiem. Wracając do domu z pracy, Sophie musi zatrzymać się w domu Akasha z powodu deszczu. On udaje, że nie patrzy, gdy ona przebiera się przed nim w jego ubrania. Oboje poczuli iskrę między nimi w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy byli razem. Wkrótce zaczynają się całować i spędzają razem noc. W następnej scenie Akash jest przed mieszkaniem Pramoda. Symi otwiera drzwi i prosi go, aby odszedł, ponieważ jej męża nie ma w domu. Akash upiera się, że miał tu być, ale ona go nie słucha. Kiedy jednak widzi ich stary sąsiad, Symi czuje się nieswojo i wpuszcza Akasha do środka. Pianista zabiera się do pracy i dobrze się bawi, dopóki nie zauważa martwego ciała Pramoda na podłodze. Pianista jest w szoku, ale nie przestaje grać. Symi lekceważy martwe ciało męża, myśląc, że skoro Akash nie widzi, ma wystarczająco dużo czasu, aby je ukryć. Chwilę później udaje się do łazienki i widzi martwego mężczyznę. Zachowując zimną krew, wchodzi do łazienki i widzi, że w środku ukrywa się mężczyzna. Akash oddaje przed nim mocz i wraca do pianina, nie zdradzając, że panikuje. Retrospekcja pokazuje nam, że Symi i nieznajomy mieli romans za plecami Pramoda. Kiedy zostali przyłapani, spanikowali i zastrzelili go. Podczas gdy Akash kontynuuje grę, zabójcy sprzątają bałagan i wkładają martwe ciało Pramoda do walizki. Następnie Symi udaje, że rozmawia z Pramodem, próbując sprawić wrażenie, że wrócił do domu. Akash zgrywa się i wychodzi po pożegnaniu. Na zewnątrz musi usiąść na jakiś czas, aby wszystko zrozumieć i zdecydować, co musi zrobić dalej. Podchodzi do niego lokalna sprzedawczyni losów na loterię o imieniu Saku. Oferuje mu pomoc, wzywając rikszę. Kierowca rikszy Murli rozpoznaje Akasha jako stałego klienta i na jego prośbę zawozi go na posterunek policji. Akash postanawia powiedzieć policji, co widział, ale kilka sekund przed tym, jak to robi, przybywa główny inspektor policji Manohar. To ten sam człowiek, który był wspólnikiem Symi w morderstwie. Akash zatrzymuje się w połowie zdania i udaje, że narzeka na morderstwo swojego kota. Manohar natychmiast go rozpoznaje i towarzyszy mu w jego domu, aby sprawdzić, czy historia o martwym kocie jest prawdziwa. Chce się też upewnić, że Akash jest ślepy i nie wie o śmierci Pramoda. W tym celu rzuca w niego nożem, ale Akash ani drgnie. Po wyjściu inspektora Akash udaje się do restauracji, w której pracuje. Wie, że musi zachowywać się normalnie, aby nie być podejrzanym. Symi również przychodzi do restauracji, od niechcenia mówiąc ludziom, że jej mąż wyszedł do pracy.
Następnego ranka śmierć Pramoda zostaje ogłoszona w wiadomościach jako przypadek rabunku. Znaleziono go w samochodzie przy moście, z zegarkiem i biżuterią. Manohar bierze sprawę w swoje ręce, aby upewnić się, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. W celu przeprowadzenia śledztwa, córka Pramoda, Dani, Symi i Akash zostają wezwani na posterunek policji. Dani szuka uspokojenia u Symi, nieświadoma, że zabiła swojego ojca. Tymczasem Akash powstrzymuje się od powiedzenia prawdy, bojąc się skończyć jak Pramod. Podczas pogrzebu ich sąsiadka, pani DSA, która widziała Akasha przychodzącego do domu, podchodzi do policjanta. Miała oko na mieszkanie sąsiada w dniu śmierci i wie, że coś w tej historii jest nie tak. Symi uważa, że starsza kobieta będzie stanowić problem, jeśli będzie drążyć sprawę. Dlatego następnym razem, gdy są sami, wypycha panią DSA z balkonu i zabija ją. Na nieszczęście Akasha, jest on świadkiem incydentu i po raz drugi musi udawać, że niczego nie widział. Szybko pędzi do domu i dzwoni do Sophie, planując powiedzieć jej o wszystkim. Nie wie jednak, że irytujący sąsiad nagrywa go w tym samym czasie. Przed Sophie, Symi przychodzi do jego domu, oferując mu słodycze z pogrzebu Pramoda. Akash zachowuje czujność i zaprasza ją do środka. Robi dla niej kawę i odwraca się, by zobaczyć Symi w masce ducha. Chce go przestraszyć i przyłapać na kłamstwie, ale on nie reaguje. Gdy rozmawiają, Symi celuje do niego z pistoletu, co zmusza Akasha do przyznania się. Przysięga, że nikomu nie powie o morderstwie i natychmiast przenosi się do Londynu. Nagle poczuł zawroty głowy i stracił przytomność. Okazuje się, że Symi odurzyła go słodyczami, którymi go poczęstowała. Kiedy Sophie przychodzi się z nim spotkać, chłopak pokazuje jej nagranie, które dowodzi, że Akash nie jest ślepy. Z wściekłością puka do jego drzwi, ale zostaje przyjęta przez nagą Symi. Udaje, że spała z Akashem, który wciąż jest nieprzytomny. Sophie ze złamanym sercem odchodzi. Akash budzi się kilka godzin później z dziwnym uczuciem w oczach. Próbuje je otworzyć i odkrywa, że nic nie widzi. Został oślepiony przez Symi, więc nawet jeśli spróbuje powiedzieć prawdę, ludzie mu nie uwierzą. Dzwoni do Sophie po pomoc, ale ona blokuje jego numer, nie pozostawiając mu żadnych opcji. W międzyczasie wydarzenia spowodowały wgniecenie w związku Manohara i Symi. Jest na nią wściekły, że nie zabiła Akasha, zamiast po prostu go oślepić. Symi twierdzi, że nie jest seryjnym mordercą, wysyłając go, by dokończył robotę. Kiedy robi się ciemno, policjant włamuje się i próbuje udusić pianistę na śmierć. Akash walczy i udaje mu się uciec po zranieniu go. Ma jednak trudności z poruszaniem się po okolicy po tym, jak oślepł. Rano budzi się w szpitalu w otoczeniu doktora Swamiego, kierowcy rikszy Murli i sprzedawczyni losów na loterię Saku. Znaleźli go zeszłej nocy na ulicy i przywieźli do szpitala. Na prośbę Akasha doktor Swami umawia go na wizytę u optometrysty. Jego priorytetem jest sprawdzenie wzroku, a następnie ucieczka z kraju. Jednak mijają godziny, a on nigdy nie zostaje zabrany do lekarza. Na zewnątrz Saku, Murli i lekarz dyskutują o kwocie pieniędzy, którą zamierzają zarobić. Planują sprzedać organy Akasha na czarnym rynku, ponieważ jest on łatwym celem bez rodziny. Kiedy kładą go na szpitalnym łóżku, Akash słyszy ich rozmowę o operacji i wpada w panikę. Powstrzymują go, dając do zrozumienia, że planują zrobić coś złego. Uspokajają go, ale zanim straci przytomność, Akash wspomina, że Saku ma tatuaż Lorda Shivy na ramieniu. Cała trójka jest zszokowana, ponieważ nikt nigdy nie powiedział mu o tatuażu. Myślą, że to znak od Boga i decydują się wycofać z planu. Po przebudzeniu Akash dowiaduje się, że miał zostać zabity. Grupa pyta go, czy rzeczywiście jest ślepy. Akash potwierdza i sugeruje lepszy sposób na zarobienie pieniędzy. Ma nadzieję, że jeśli dostaną pieniądze, oszczędzą mu życie i pozwolą mu odejść. Następnie opowiada im wszystko o Manoharze, Symi i o tym, jak zabili jej męża. Dodaje jednak, że mordercy mają $1 000 000, którymi mogą podzielić się z grupą, jeśli zostaną zaszantażowani. Ich oczy błyszczą chciwością i postanawiają pomóc Akashowi. W następnej scenie Symi wraca do domu i widzi Akasha grającego na pianinie z Dani. Jest zszokowana śmiałością chłopaka i zdenerwowana tym, że ujawnił prawdę. Dlatego szybko dzwoni do Manohara i prosi go o przybycie na miejsce. Następnie proponuje Akashowi podwiezienie do Manohara i zabicie go. Po drodze Akash prosi ją o 10 lakhów rupii, aby zamknąć mu usta i umożliwić przeszczep rogówki. Dziewczyna odmawia, ale Akash ma już plan awaryjny. Riksza Murliego blokuje ich samochód, a Akash uspokaja Symi, gdy ta jest rozkojarzona. Następnie grupa uprowadza ją, mając nadzieję, że poprosi Manohara o ogromny okup w zamian za jej życie. Następnie Akash dzwoni do żony Manohara, Rasyki, i mówi jej o wszystkim.
Zostaje poproszona o przekazanie im 1 000 000 rupii do jutra, jeśli nie chce, aby reputacja jej męża została zrujnowana. Rasyka, która ma problemy z gniewem, traci rozum. Grozi mężowi, że go zabije i przestaje dopiero, gdy ten odbiera telefon. Policja znajduje samochód Symi na moście wraz z jej butami i portfelem. Wygląda na to, że popełniła coś nie do pomyślenia. Rasyka w końcu się uspokaja i wymyśla sposób na rozwiązanie problemu. Tymczasem Symi bierze odwet i odmawia współpracy. Aby ją przestraszyć, lekarz pobiera jej krew i grozi, że sprzeda jej nerkę za pieniądze. Później tego samego dnia Manohar przybywa z walizką pełną pieniędzy jako okup. Kiedy mają wykonać kolejny krok planu, Saku i Murli zdradzają Akasha. Przywiązują go do krzesła i wybiegają na zewnątrz, by zrealizować plan na własną rękę. Nie ufają Akashowi i chcą wszystkie pieniądze dla siebie. Jak na ironię, Akash i Symi są zamknięci w tym samym pokoju jako zakładnicy. Symi śmieje się z absurdalności sytuacji, nazywając go nieudacznikiem. Akash z kolei mówi, że to ona powinna być najbardziej przerażona, ponieważ w tym momencie jest ciężarem dla Manohara. Najlepszym sposobem na wyjście z tej sytuacji byłoby zabicie jej. W tym samym czasie lekarz przegląda raport krwi Symi. Jego twarz rozjaśnia się na widok czegoś wspomnianego na papierze i szybko idzie się z nią spotkać. W kryjówce Murliemu udaje się zdobyć torbę z pieniędzmi, ale Manohar strzela do niego, zanim zdąży uciec. Saku wpada w szał i więzi inspektora w windzie, a następnie kradnie torbę. Następnie zabiera Murliego do szpitala, ale jego stan jest zbyt poważny, by go uratować. Dowiaduje się również, że pieniądze, które otrzymała, są fałszywe. W międzyczasie Symi rozwiązuje linę wokół swoich rąk i atakuje Akasha, aby go zabić, ale zostaje powstrzymana przez doktora Swamiego. Wdają się w szamotaninę, która kończy się, gdy ją nokautują. Lekarz umieszcza ją w bagażniku i jedzie z Akashem do Mumbai. Po drodze wyjaśnia, że Symi ma grupę krwi BRH-, co jest niezwykle rzadkie. Córka bogatego mężczyzny desperacko potrzebuje wątroby od kogoś takiego jak Symi. Jeśli sprzedadzą jej organ, zarobią ponad 50 milionów dolarów. Akash może zrobić z połową tej sumy, co tylko zechce, nawet przeszczepić sobie rogówkę. Jednak nie czuje się dobrze, ponieważ będzie musiał zabić Symi za jej wątrobę. Scena nagle przenosi się 2 lata później. Sophie jest na wakacjach w Europie, żyjąc swoim najlepszym życiem, zapominając o wszystkim, co wydarzyło się z Akashem. Ale przeszłość podąża za nią, gdy widzi jego plakat przed pubem. Akash gra na pianinie w pubie, tak jak to sobie wyobrażał lata temu. Sophie konfrontuje się z nim, a on opowiada jej wszystko, co się wydarzyło. W retrospekcji widzimy Swamiego i Akasha jadących do Bombaju z Symi w bagażniku. Lekarz wychodzi z samochodu, aby podać jej kolejną dawkę środka uspokajającego. Zostaje jednak zaatakowany i zabity. Następnie Symi prosi Akasha, aby wysiadł z samochodu i zaczyna jechać w jego kierunku. Kilka sekund dzieli ją od trafienia go, gdy rozlega się strzał. To ten sam odgłos, który słyszeliśmy na początku filmu, gdy rolnik próbował zabić zająca. Wspomniany zając wskakuje na przednią szybę, przez co Symi skręca i rozbija się. Symi ginie w wypadku. Akash jedzie następnym autobusem do Bombaju i przyjeżdża do Londynu z pomocą przyjaciela. Od tego czasu pracuje w pubie. Zaprasza Sophie na jeden ze swoich występów, ale ona musi złapać lot następnego ranka. Obiecują sobie pozostać w kontakcie i rozchodzą się. W ostatniej scenie Akash uderza w puszkę, idąc ulicą, zastanawiając się, czy nadal widzi. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.